Witam wszystkich bardzo serdecznie na moim kanale. Dawno mnie nie było i dawno troszeczkę tych odcinków nie stawiałam, za co przepraszam, ale ilość obowiązków związanych z pracą jest bardzo absorbująca i nie mogę sobie aż tak pozwolić właśnie, żeby nagrać coś, ale już jestem. Znaczy już jestem, dzisiaj jestem i kiedy będę znowu, nie wiem. Natomiast postaram się to robić regularnie. Natomiast jaki dzisiaj odcinek? A chyba odcinek o tym, w sumie co się aktualnie u mnie dzieje, tak? I jaki trening aktualnie robię i w sumie jaki trening poleciłabym dla kobiet. Ponieważ oglądają mnie panowie, oglądają mnie panie i na pewno chcielibyście wiedzieć, jak powinny wasze kobiety ćwiczyć, jaki trening im rekomendować. Oczywiście jedna zasadnicza rzecz, współpraca między mężczyzną, partnerem, a kobietą, partnerką jest bardzo trudna, jeśli chodzi o dogadywanie się wspólne, ponieważ bardzo często nie lubimy się uczyć od swoich partnerów, albo nie lubimy, kiedy oni są mądrzejsi, albo wiedzą coś lepiej. Natomiast drogie panie, które mnie oglądacie, albo panowie, pokażcie swoim paniom. Jeżeli wasz mężczyzna ma większe doświadczenie i ma większą wiedzę w zakresie treningu, schowajcie swoje ego do kieszeni, czy nawet w ogóle gdzieś zostawcie poza siłownią. I zróbcie to, jak on mówi, czy zróbcie w taki sposób, czy podążajcie taką techniką, jaką on wam rekomenduje, albo jeśli chcecie, możecie się zgłosić do mnie na konsultację, też wyjaśnię, jak coś wykonać. W treningu kobiet również. Ale wracając do tematu planu treningowego i co tak naprawdę powinniśmy robić, drogie panie, żeby wyglądać dobrze, żeby przede wszystkim też dobrze się czuć. I zaraz dopowiem, jak to połączyć z bardzo napiętym grafikiem waszego dnia czy waszej codzienności, więc może od końca w sumie zacznę. Trening nie musi trwać kilku godzin. Pamiętajcie o tym, że trening można zrobić bardzo dobry trening w godzinę. Można zrobić świetny trening w godzinę, tak? Po godzinie jesteście, że tak powiem, nie chcę powiedzieć wypompowane z energii, tak? Ale jesteście już porobione. Tak, jesteście porobione i wszystko jest zrobione, że tak powiem, w ciele, ponieważ jeżeli nie jesteście kulturystkami, jeżeli nie musicie wykonywać ćwiczeń izolowanych albo kilku ćwiczeń na każdy akton oddzielnie, żeby wyseparować dany mięsień, możecie się skupić na ćwiczeniach podstawowych, na ćwiczeniach bazowych, czyli tak naprawdę push-pull squat. Tak? To są takie trzy rzeczy, które wchodzą w zakres treningu full body workout i taki trening dla kobiet bym bardzo polecała, bo w sumie ja taki trening robię od zawsze kiedy ćwiczę, oczywiście pod okiem mojego mentora. Full body workout daje największe benefity, jeśli chodzi o sylwetkę. Najlepiej jest przez wasze ciało reagowane i również można dobrych efektów oczekiwać w miarę krótkim czasie, tak? Ponieważ jeżeli, drogie panie, jesteście niedoświadczone albo nie macie takiego stażu treningowego, idziecie na siłownię i na przykład robicie biceps, triceps albo klatka triceps, tak? Czy klatka biceps, czy plecy triceps, no różne są kombinacje, tak? W tych wszystkich planach treningowych, jak to sobie dzielą profesjonalnie osoby. I powiem szczerze, nie będzie to przynosiło efektu u osoby niezaawansowanej i początkującej. Należy wykonywać ćwiczenia ogólnorozwojowe, ćwiczenia angażujące całe ciało. Czyli co ja mogę polecić? No na pewno dla pań mogę polecić przysiady i zalecam szczerze, bardzo szczerze, z własnego doświadczenia, żeby przysiady robić na każdej sesji treningowej, czyli żeby przysiady były przynajmniej 3 razy w tygodniu, albo może inaczej, maksymalnie 3 razy w tygodniu, tak? To jest ilość, która dla pani jest zupełnie, w zupełności optymalna, ponieważ kobiece nogi i kobiece ciało ogólnie dużo szybciej się regeneruje, tak? Nogi w ogóle są taką grupą mięśniową, która bardzo dobrze działa i jak dobrze wiecie, na przykład ćwiczenia na nogi, czyli przysiady,
można robić na końcu sesji treningowej, tak? Bo nogi sobie zawsze dadzą radę, nieważne jak zmęczycie sobie górę ciała. Bo oczywiście góra-dół trzeba na każdej sesji robić, nie tak, że dzisiaj robimy barki, a pojutrze robimy plecy, a w piątek robimy nogi, bo to już jest piątek, tak? Żeby nie było takich sytuacji, w szczególności u pań tym bardziej. I u wszystkich osób, które początkują albo w ogóle chcą ćwiczyć naturalnie i osiągać pożądane efekty. Oczywiście tu plan musi być odpowiednio skomponowany, tak? Bo pamiętajcie o tym, że sztuczna inteligencja Wam nie ustawi planu. Może Wam dać zarys planu, tak? Zarys jakiś. No, szczęśliwcy będą odnosili benefity i będzie ten plan napisany przez sztuczną inteligencję bardzo długo przynosił rezultaty, pozytywne rezultaty, natomiast nie czarujmy się, w pewnym momencie dochodzimy do ściany, w pewnym momencie trzeba coś zmienić profesjonalnie i trzeba coś zmienić dla tej osoby, a sztuczna inteligencja nie wie, jakim jesteście człowiekiem i nie rozpatruje Waszych parametrów i fizjologii ciała i ewentualnych deficytów żywnościowych, bo to też wchodzi w grę niesamowicie. Jedna rzecz, o której chciałabym powiedzieć, i tutaj nawiązuję już do własnego treningu. Drogie panie, jeżeli była jakaś przerwa w waszym życiu albo jesteście osobami początkującymi i zaczynacie ćwiczyć, to nie bójcie się tego, że jeżeli trening jest dość dużej objętości albo o małych przerwach, że wy spuchniecie na parę dni czy na parę sesji, będziecie takie po prostu fluffy troszeczkę. Natomiast bardzo szybko masa mięśniowa, tkanka mięśniowa bardzo szybko reaguje, więc jeżeli macie już jakiś zapas masy mięśniowej, to ona bardzo szybko się pozbędzie tej opuchlizny i tego zapasu tkanki tłuszczowej. Natomiast jeżeli nie jesteście doświadczeni troszeczkę dłużej, to zacznie. Ja zawsze jako dietetyk też rekomenduję zamiast redukcji makroskładników, bo to bardzo często prowadzi do niedożywienia, bo też widzę, że się panie zaczynają odchudzać na 1500, 1600, 1300. Dobrze, że poniżej 1000 już nikt nie schodzi i o tym nie słyszałam, bo na studiach tak słyszałam dawno, dawno temu. Słyszałam, jak ludzie się odchudzają poniżej 1000 kalorii. To jest absolutnie niedopuszczalne i nie mam takiej możliwości, żeby takie odchudzanie wprowadzić. Zawsze ja na miejscu każdej osoby wprowadzam i rekomenduję oczywiście odpowiednie żywienie składające się z prawidłowych produktów, dieta mito, jak łączyć produkty. Zapraszam do tych odcinków, które były już na moim kanale, bo to tu jest bardzo istotne. Zaraz jeszcze o tym łączeniu posiłków też może coś powiem, ale jeśli chodzi o prawidłową dietę, przeciwzapalną, substancje, które umożliwiają właściwą regenerację, czy to kobiecego ciała, czy ciała mężczyzny, tak? Natomiast kwestia treningu pań, więc cóż, żeby się ciało zmieniło, trzeba się no niestety namęczyć, tak? I trzeba niestety wyjść ze swojej strefy komfortu, to mówię Wam ja i panowie możecie powtórzyć swoim paniom, panie, jeżeli mnie oglądacie, to jeszcze raz powtarzam, trzeba wyjść ze strefy komfortu. Mój trening wygląda aktualnie tak, że co 2 dni zwiększam obciążenie w przysiadzie o 125 kg łącznie, czyli na przykład wczoraj miałam 4 tony 750 kg przysiadu. To mi zajęło jakieś pół godziny. To jest bardzo zindywidualizowany plan w zależności od tego, ile powtórzeń możecie robić, tak? Możecie robić 10 razy 10, możecie robić albo ten Polish Volume Training, czyli 10 razy 10, 9, 8, 7, 6 i tak schodzić co sesja. Jeżeli się zatrzymacie, bo to jest bardzo dobry, ja musiałam troszeczkę zredukować powtórzenia, ponieważ ćwiczę z większym ciężarem. Już w piątek, czyli już niebawem będzie w przysiadzie 5 ton, więc to jest dość duże obciążenie, jak na pół godziny pracy. Natomiast takie treningi dają, oprócz tego, że przysiady są bardzo silne hormonalnie i silne anabolicznie, to krótki czas odpoczynku i szybkie tempo również z jednej strony bardzo dobrze wpływa na
odpowiedź hormonalną, natomiast z drugiej strony będzie adaptowało Wasz układ nerwowy, układ oddechowy i układ krwionośny. Tak? Jak Wasza krew szybciej krąży, jak Wasze płuca szybciej oddychają, jak macie więcej tlenu w ciele, wszystko zachodzi lepiej. Ja zawsze o tym mówię, że tlen jest tutaj istotnym składnikiem życia i pamiętajmy, musimy go dostarczać w odpowiedniej ilości. Proste plany 15-10-5 dobrze je znacie, też są bardzo fajne, też prowadzą do szybkiego progresu. Natomiast ja bym tutaj obstawała za tym, żeby zostawić na przykład stały ciężar i ze stałym ciężarem robić sesje docelowe, tak jak jest w planie Polish Volume Training, tak? Czyli na przykład 10 razy 10 po tygodniu, czy na następnej sesji po tygodniu, bo to trzeba zmodyfikować te wszystkie ćwiczenia. Schodzicie na powtórzenia 10 razy 9, przy tym ciężar się zwiększa, tak? Jeżeli ciężar zostaje ten sam, to tak samo zostajecie na 10 razy 10. Możecie sobie zrobić modyfikację tego planu, na przykład 10 razy 8, tak? I 10 i po 8 powtórzeń robić. Bo pamiętajcie o tym, że osoba, która jest nie... Może inaczej. Wraz ze wzrostem naszego doświadczenia treningowego spada nasza aktywność, jeśli chodzi o wytrzymałość, tak? Ponieważ to też jest zrozumiałe w kwestii ciężaru, jaki dźwigamy, ponieważ jeżeli mamy na sztandze na przykład 100 kg, no to no, czy robicie 10 serii po 10, jako kobiety, bo panowie tutaj nie rozpatruję, mówię do pań, no to jest ciężko zrobić 10 razy 10 powtórzeń, dość ciężko z ciężarem 100 kg, to naprawdę jest bardzo ciężko, jeszcze tym bardziej krótkie przerwy, więc tutaj trzeba zredukować. Przerwa powinna trwać maksymalnie 2 minuty, można czasem wydłużyć do 3-4, ale to też wówczas już będzie się trening wydłużał, więc tutaj no zdecydujmy, na czym nam zależy, czy chcemy zrobić dużą objętość i w sumie duży load total w krótkim czasie, czy i tak chcemy ten trening rozłożyć, tak? Tutaj jest bardzo ważne to jakby ograniczenie czasowe, bo to też jest dla panów informacja, jeżeli wy macie tylko na trening godzinę, to pamiętajcie o tym, że możecie zrobić w godzinę bardzo dobry trening. Robicie na przykład różnego rodzaju składanki, które będą zawierały jakieś 3 ćwiczenia, tak? Ja to też bardzo często rekomenduję. Na przykład, i to też daje dobrą odpowiedź hormonalną, to jest szybki trening, w pół godziny na przykład ustawiacie sobie 3 ćwiczenia i robicie je bez przerwy, tak? 30 obwodów 3 ćwiczeń, jeśli ustawicie sobie pół godziny, odpowiednio dobrany ciężar i wówczas jest progres i wówczas jest odpowiedź hormonalna i wówczas też czujecie, że było fajnie poćwiczone. Pamiętajcie, jeżeli nic nie czujecie, na przykład po takiej półgodzinnej sesji 3 ćwiczeń, to znaczy, że ciężar był za mały, tak? To też musi być jakieś wyzwanie dla ciała. Tutaj nie można ćwiczyć na poziomie 50% czy 40% ciężaru maksymalnego, bo to jest bez sensu i wówczas nie uzyskacie takiej odpowiedzi i na pewno nawet się nie zmęczycie, więc to jest taka trochę, no może nie chcę powiedzieć strata czasu, bo to zawsze lepiej niż siedzieć i oglądać telewizję. Natomiast no, trzeba swoje zrobić i trzeba, tak jak już powiedziałam na początku, wyjść ze strefy komfortu i poćwiczyć dobrze. Więc piszcie w komentarzach, jakie macie pytania odnośnie czy to planu, czy ćwiczeń. Oczywiście mogę się podzielić wiedzą, bo nawet przyznam się szczerze, że jak oglądam odcinki Andrzeja, to kurczę, on mnie tego już nauczył i ja już to wiem i w sumie nie dzielę się z Wami taką wiedzą, bo nie mam na to pomysłu albo uważam, że może wiem za mało, ale jednak okazuje się, że dobrze słucham. Pamiętajcie, drogie panie, jeszcze na sam koniec, ego do kieszeni i jak was facet uczy, to znaczy, że on wie dobrze, czego was uczy. No chyba, że ściemnia i chyba, że coś tam lawiruje z jakimiś zeznaniami, natomiast nigdy nie bądźcie zamknięci na pomoc innej osoby i pamiętajcie o tym, że są mądrzy ludzie dookoła was, takimi ludźmi warto się otaczać. I od takich ludzi warto czerpać doświadczenie i wiedzę. Ja mam wokół siebie
w kwestii treningowej, w kwestii medycyny funkcjonalnej. Takie osoby, które mi pomagają i które mnie uczą bardzo wielu rzeczy, więc pozdrawiam serdecznie te osoby, chociaż jedna to na pewno nie zrozumie nic, bo nie mówi po polsku. Pozdrawiam wszystkich, którzy są moimi nauczycielami i wspomagają mnie w nauce. Natomiast jeśli chodzi o współpracę ze mną, to w opisie filmu jest link, jest adres mailowy, to możecie na adres mailowy się do mnie zgłaszać i wówczas coś będziemy robić, tak? Jakąś współpracę nawiążemy dotyczącą nie tylko treningu, ale również analizy badań, również odżywiania i takiej pomocy stricte wewnątrz ciała, co tam się dzieje ciekawego, więc pozdrawiam Was serdecznie jeszcze raz. Przepraszam, że tak długo mnie na kanale nie było i czasem nie ma, ale też mam troszeczkę innych rzeczy do zrobienia. Pozdrawiam serdecznie i do zobaczenia.